Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 5 trylionów dolarów, czyli syfilis budżetowo-finansowy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, 5 trylionów dolarów to jest to, co w zeszłym tygodniu już w Waszyngtonie praktycznie doszło do 5 trylionów dolarów. Pomiędzy tą ustawą infrastruktury no i zjednoczeniem, połączeniem Ameryki, odbudowy Ameryki, no, w której w zasadzie kongres planuje wydać 5 trylionów dolarów. No ale teraz pytanie, każdy normalny człowiek zadaje sobie pytanie, jak to wszystko będzie spłacone, jak to wszystko będzie zapłacone, kto to zrobi. Normalnie, no to wiadomo, że kiedy rząd wydaje jakieś pieniądze, no to te pieniądze są później pokrywane z podatków, z aktualnych podatków, no i z pożyczek na przyszłość. Tak to z reguły było, że te pożyczki na przyszłość, no to normalne rządy to zawsze limitowały. Normalne rządy to starały się nie opodatkować tak, żeby zabić ludzi, którzy pracują. No a teraz wszystko to już jest zmienione. No ale dodatkowo do tego jeszcze nie, tak normalny człowiek, no to rozumie, że jest zahamowanie ekonomiczne, to zahamowanie finansowe. Co to znaczy? No to znaczy, że rząd ingeruje w wolny rynek. W Ameryce to był ten jednak, jest ten wolny rynek, a teraz jest jego coraz mniej i coraz mniej. Finansowe zahamowanie, no to w latach 70. 1970. to było dosyć popularne, dlatego że to było dysfunkcjonowanie krajów rozwijających się, szczególnie afrykańskich, gdzie rządy by zmniejszały i obniżały oprocentowanie w bankach wszystkich tych oszczędności krajowych, no to to oprocentowanie by było zaniżane poniżej inflacji, tak? Także trzymanie pieniędzy w bankach powodowało to, że ludzie siłę nabywczą to mieli mniejszą niż jakby nie trzymali, by coś kupowali. No i wtedy zaczyna się szalona inflacja, no bo ludzie się orientują, że po co mają trzymać 100 dolarów w banku, czy tam 1000 dolarów w banku, jeżeli będą mieli za rok, powiedzmy, wartość będzie 950, no to kupowali, no i to się nawija. I to się nawija, napina, naciąga i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to działa? No to działa w ten sposób, że kiedy rząd pożyczy, dodrukuje trochę pieniędzy i ma oddawać, no to subsydiowane to wszystkie te kredyty, te pożyczanie jest subsydiowane. No ale komu jeszcze pomaga? Pomaga to wszystkim tym przemysłom, czy ludziom, czy kręgom połączonym z rządem. To jest bardzo wielka forsa do zrobienia wtedy, kiedy ludzie, którzy są przy rządzie, po prostu pożyczają pieniądze. No i wtedy te pieniądze, no to są transferowany, no fizycznie, ekonomicznie, no to ci, którzy dawali oszczędności, swoje oszczędności do banków, czyli kredytorzy, to w pieniądze kredytorów idą w zasadzie, kończą się w rękach pożyczających. Także pożyczający są w lepszej sytuacji niż ludzie, którzy dali ten kapitał. Ta siła nabywcza znika. No i to jest ogólny problem, tak? Ogólny problem, no bo ci, którzy mają pieniądze, nie będą chcieli pożyczać pieniędzy. No ale to jest tak, jak
prywatnie, ale rządowo, no to to już jest troszeczkę inaczej. No w Ameryce, w tych wszystkich krajach, rynkach rozwijających się, to te ciśnienie, czy parcie na obniżanie tego oprocentowania bankowego, no to oprocentowania płaconego na tych kontach oszczędnościowych, no to jest osiągnięte przez to, że państwo, do państwa po prostu należą banki, kontrolują państwo, partia kontroluje banki i cała ta państwowa dominacja całego systemu finansowego powoduje to, że pieniądze są pożyczane dla tych, którzy są politycznie połączeni. Tam nie ma wolnego rynku. Tam wszystko polityka kontroluje finansowe, polityka kontroluje państwo, polityka kontroluje ekonomię. I to jest ta makabra. Kraje rozwinięte Również używały takiego triku. Regulacje dotyczące banków, które mogą płacić oprocentowanie, to zawsze było ważne w Ameryce. Rząd federalny regulował to bardzo mocno do II wojny światowej i trochę po II wojnie światowej. W tym czasie, no takie to były troszeczkę prostsze czasy, Zrozumienie tego pohamowania finansowego, no to powodowało to, że no były pewne problemy. No teraz doszło te globalne połączenie, te globalna ekonomia, globalne finansowanie. Banki w wielu krajach jednopaństwowych, które jednopartyjnych, które kontrolują banki, no to powoduje to, że państwo kradnie pieniądze od oszczędzających. Państwo kradnie pieniądze od ludzi, którzy dają te pieniądze do banków, żeby ktoś inny mógł pożyczać. Także rząd i państwo, no to nie są tylko wspólnikami w tym złodziejstwie, no ale są główną przyczyną do całego tego bałaganu. Te pohamowanie finansowe na dzień dzisiejszy, no to jest spowodowane również przez to, że to jest państwo ingeruje w ten oprocentowanie. To jest właśnie ta walka pomiędzy tą inflacją, a tym, co ludzie dodają. No, jest regulacje kapitału, no to są już duże ingerencje. No i połączenie budżetu, czyli to, co politycy ustawiają, no i połączenie całego systemu monetarnego, finansowego, to są ci sami, to są te same grupy i one się zazębiają. One się zazębiają i usuwają po prostu ten element wolnego rynku. Elizabeth Warren, no to wariatka taka, która udawała, że jest Indianką, czysta komunistka, no to właśnie ona mówi, że musi być dużo więcej regulacji rządowo-bankowych. No bo oni właśnie chcą kompletnie wyeliminować jakiś wolny rynek, no i te pieniądze obywateli, oszczędności obywateli czy inwestorów po prostu będą redukowane przez inflację. Takie triki, no to były używane przez Polskę, przez Zjednoczoną Unię Europejską, szczególnie teraz od tego krachu 2008 roku, kiedy była ta panika, no to jest stary trik. Teraz przy tej pandemii 19 to jest jeszcze bardziej. Te niskie oprocentowanie przez rezerwy federalne i inne centralne banki, no powodują to, że ludzie nie mają takich pieniędzy. Gangsterzy wszyscy w tych bankach po prostu zbierają ciężką forsę przez to, że rząd
no, drukuje więcej pieniędzy, po prostu drukuje więcej pieniędzy, wydaje najróżniejsze obligacje. Rząd zmusza również banki, żeby wydawały pożyczki na przedsiębiorstwa bezpieczne. No i również teraz ostatnio nakazuje rząd federalny, nakazuje pożyczać przedsiębiorstwom zielonym. Tak, także jest totalna już ingerencja. Wszystkie te obligacje miejskie, powiedzmy, kongres zrobił całe bardzo dużo tych ustaw połączonych ze środowiskiem. Także jeżeli to już jest połączone ze środowiskiem, no to wiadomo, że tam pieniądze będą marnotrawione. Warren, ta udawana Indianka, no to właśnie krzyczała ostatnio, że Jerome Powell musi być wyrzucony jako chairman z instytucji federalnej, dlatego, że on jeszcze ma jakieś takie opory, czy chęć, czy mówi to, że musi być jakiś tam wolny rynek w tym wszystkim, no a Warren, jak reszta komunistów, mówi, że to wszystko musi być regulowane. Jak się popatrzy przez te wszystkie finansowe pohamowania, no to te bezsensowne pomysły Waszyngtonu są po prostu jak najbardziej bezsensowne. No wiadomo, że jeżeli jest coś pożyczone, no to musi być oddane. No i ten tyle tylko, że jak się pożyczy za dużo, no to jest deficyt, czyli wydaje się więcej niż można wydać. No i to wszyscy liczą na to, że z aktualnych podatków i z przyszłych podatków, no ale do tego jeszcze dochodzi, do tego dochodzi jeszcze to, że rząd, kiedy wydaje pieniądze, no to zmusza wszystkich tych wyborców, zmusza wszystkich tych ludzi, którzy oszczędzają, no do spłacania tego przez inflację. No i dzisiaj inflacja jest po prostu już galopująca, to jest 5-6%. I te zwroty na kontach oszczędnościowych to jest po prostu wstyd i hańba. Jeżeli człowiek tak się zastanowi, no co to powoduje? No to powoduje, że produktywność zanika. Jeżeli rząd jest w stanie przesuwać prywatne pieniądze, prywatne oszczędności tam, gdzie chce, według swoich politycznych preferencji, czy powiedzmy ręka rękę myje, no, czy bezpośrednio, czy przez to, że daje jakieś tam gwarancje, no to cały wszystko jest, cały czas jest to spowodowane, że te pieniądze przechodzą politycznie tam, gdzie nie powinny przechodzić, a nie finansowo. Jeżeli te pieniądze byłyby jakoś pożyczane na zasadzie ekonomicznym, no to tam ta efektywność, wolny rynek zawsze znajdzie jakiś dochód, i nie za bardzo jest tam sprzeniewierzenia czy zmarnowania tych pieniędzy. Te pohamowanie finansowe, no to jest dlatego, że politycy chcą wydawać pieniądze tam, gdzie uzyskają głosy polityczne, a nie wydają tam, gdzie powiedzmy ludziom, którzy dają te pieniądze, no bo mają te konta oszczędnościowe w banku, żeby oni mieli więcej pieniędzy. Tak, także, że politycy, bankierzy, no to jedna wielka banda bandziorów i złodziei, można powiedzieć, manipulatorów, którzy używają nie swoich pieniędzy do tego, żeby być przy władzy. To są potężne, to są kolosalne pieniądze. No i najwyższy czas właśnie, żeby ludzie nad tym się zaczęli zastanawiać. Washington, te dzisiejsze wydawanie, po prostu nieprawdopodobne wydawanie jest nie do uwierzenia, no ale przyszłość amerykańska będzie gorsza. Przyszłość amerykańska finansowa będzie gorsza, polityczna będzie gorsza. No jest nadzieja, że 2022
2, zmieni się radykalnie sytuacja w kongresie, czyli Izba Reprezentantów, po prostu Republikanie uzyskają większość i Izba Senatu uzyska większość, że w 2024 roku normalny, konserwatywny prezydent wygra, no ale to też będzie woda po kisielu, bo w tym czasie jednak już parę milionów ludzi przekroczy granicę. No i będzie za 2028-2032 jest możliwe, że Ameryka na 20-30 lat zostanie jednopartyjną systemem politycznym, gdzie to będą Stany Zjednoczone, to będzie Stany Socjalistycznych, Związek Socjalistycznych Stanów Ameryki. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji. W wypadku YouTube, w wypadku Rumble musicie znaleźć, jak zasubskrybować. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za poparcie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że oglądacie, dziękuję, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, głosujcie na normalnych, patrzcie się, co się dzieje, patrzcie się na te manipulacje komunistów, patrzcie się na inflację, szczególnie na cenę benzyny, na stacjach benzynowych i tak dalej, i tak dalej. Każdy normalny to widzi. Przekaz dla socjalistów, inflacja, no mam nadzieję już, że zaczynacie widzieć, kogo wybraliście, jeżeli wybraliście Bidena i jemu podobnych politycznych bandytów, no tak to jest, kiedy się podejmie złą decyzję. Ale przemyślcie to, co zrobiliście, zmieńcie, zacznijcie myśleć nad filozofią konserwatystów, nad podejściem do życia konserwatystów. Każdy powinien się zastanowić nad tym, co robi dla siebie i dla wszystkich naokoło. Zdrowia dla normalnych.